Dzień dobry. Dzisiaj na kanale Druk 3D zajmiemy się wykonaniem takiego oto podnośnika, takiej windy do frezarki. Znajdujemy się w warsztacie obok sprzętu, na którym to drukowałem, czyli Kidi. Tutaj zdecydowałem się, słuchajcie, pójść w super ekonomiczny druk, ponieważ mechanika tego mechanizmu jest tak zrobiona, że faktycznie nie potrzeba tutaj jakiejś bardzo technicznych drogich materiałów tylko skoncentrowałem się na żeby nie skłamać to był PLA ale w wersji easy czyli faktycznie totalnie podstawowy filament ja jeszcze miałem na starych rolkach później już się pojawiły nowe rolki dla osób które nie wiedzą kiedyś tak naprawdę Mówiono, że te szpule, rolki właśnie Fiberlogi, te to były takie najbardziej designerskie rolki, ale jak widać one były dużo grubsze. Teraz są one w takim kształcie. Myślę, że jak najbardziej sensowny ruch, nie tylko z, z uwagi na grubość tej szpuli, ale również na te prześwitujące tutaj wszystkie miejsca, po prostu widzimy ile tego filamentu jeszcze mamy na rolce. Więc... czyli wybór materiału PLA, Easy PLA, No i zobaczcie, tutaj mam praktycznie cały stół zastawiony. Myślę, że to jeszcze chyba nie wszystko, bo jeszcze kilka wydruków miałam chyba w domu. W każdym razie 3-4 obrysy, wypełnienie tutaj może będzie widać dość spore, bo Wypełnienie około 40, nawet może 50%, więc to jest, to jest dużo jak na takie wydruki, ale dzięki temu udało się, słuchajcie, uzyskać naprawdę dużą sztywność tych wydruków. Tutaj mamy widoczne wypełnienie. Powiem szczerze, nawet nie wiem, dlaczego przerwany był ten wydruk, ale dobra, jest jako sample pokazujący samą ilość wypełnienia. Również tutaj miałem jeden wydruk, który wsiął mi, nie, nie udał mi się. A to dlatego, że urwały się podpory, zobaczcie. I w tym miejscu faktycznie tych podpór nie było. Drukowane to było w pionie. No i wtedy mamy takie oto kwiatki. No więc czasami bywa tak, że próbujemy. Tutaj były podpory takie organiczne. Próbowałem to. No, i nie wyszło do końca. Kolejne podpory klasyczne, jak ten bardziej. Kolejny element wydrukowany prawidłowo. Zobaczcie tutaj. Mamy jedną śrubę, mamy drugą śrubę. Czyli to jest śruba, która jedzie tak naprawdę to, ten cały gwint tutaj zewnętrzny jest śrubą, która chodzi w takiej wielkiej nakrętce. To już może tam w mechanizmie Wam pokażę. Yy... I sztywność tych materiałów, słuchajcie, jest naprawdę duża, ale dodatkowo tutaj autor przemyślał to, żeby jeszcze bardziej wzmocnić. Mamy tutaj sześć punktów dookoła i w to wkręcamy takie długie śruby czwórkiem. Cztery, więc to są niewielkie śruby, ale które idą na wylot tego elementu. Wzmacniając to wszystko. No bo, jeśli tutaj powiesimy frezarkę, która waży na przykład z 2-3 kg, o, weźmy, wezmę sobie tutaj ten, tego malucha i to wszystko tutaj włożymy, no to chodzi o to, żeby to po prostu podnosząc i wysuwając, żeby nam się to po prostu nie rozlazło tutaj na samych warstwach w tym miejscu. No, i teraz wychodzi również. Umiejętność pracy w SolidWorksie, ponieważ no bez tego raczej w ogóle nie podjąłbym się wykonania tego tej całej windy, ponieważ tutaj musiałem zrobić modyfikację modelu, który, który otrzymałem. Model STP jest otwierany w SolidWorksie i możemy tutaj pracować bardzo, że tak powiem, dobrze, ponieważ nadal jest to w pełni. Edytowalny obiekt, i teraz tak. Zacząłem od tego, że musiała być zmniejszona wysokość całego tego cylindra, tej całej śruby o 10 mm. Jest to wymagane przy tym modelu frezarki, ale to był najmniejszy problem, ponieważ zobaczcie, co musiałem tutaj zrobić w środku: czyli prowadzenie tego garbu, który jest na tym cylindrze frezarki, plus tutaj jeszcze takie wybranie na śrubę. Następnie Dużo gorzej wygląda to z tej strony, ponieważ tutaj jest miejsce na nakrętkę i takie dwa jeszcze wyżłobienia duże. No, musiałem tutaj trochę się przyłożyć, żeby to wszystko pomierzyć, ale sprawdzona jest na 100%. To wszystko ok. Przeniosłem również tutaj te śruby, czy te gniazda pod śruby z tej płaszczyzny górnej, tutaj w tą stronę. One muszą być wtedy troszeczkę skrócone. I praktycznie słuchajcie, te miejsca tutaj, te śruby, to jest tylko wzmocnienie tego całego wydruku. I kiedy damy tutaj po wodzie sześć tych śrub, to faktycznie one idą tutaj sobie, zobaczcie, do samej góry, i to spina, jak gdyby ten obiekt drukowany, po prostu go wzmacnia. Dobrze, i co jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? No, niestety. Pojawia się to miejsce tutaj, tak? czyli tutaj mamy taką dziurę, ale słuchajcie, model jest naprawdę tak mocny, że również nie widzę tutaj problemu takiego mechanicznego, żeby to w czymkolwiek nam przeszkadzało. Również tracimy w tym miejscu, gdzie tutaj mam myszkę, tutaj, 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 tutaj. tracimy, ponieważ tutaj powinien, powinna być również mufa, ale to ta mufa by wyszła dokładnie na śrubie regulacyjnej, więc nie ma sensu tutaj tego oddawać. To również jest tak ciasno, słuchajcie, ta frezarka wchodzi w to miejsce, że nawet nie dawałem tutaj takiej dodatkowej gumy, która była również przewidziana w projekcie, ponieważ wydaje mi się, że to faktycznie nie ma problemu. Tutaj nie ma takiej potrzeby, może tak źle powiedziałem. Tutaj po wodzie mamy tych sześć śrub, takich jeszcze zewnętrznych w kołnierzu, które dociskają sam cylinder frezarki I to wszystko trzyma się naprawdę bardzo, bardzo mocno. No, więc tak wygląda ta modyfikacja. Jest sprawdzone, wszystko naprawdę doskonale pasuje, więc ta modyfikacja do tej frezarki jest wykonana w 100%. Wracamy do warsztatu. Co jeszcze mogę powiedzieć o samym druku? KIDI, genialna sprawa, polecam, naprawdę poszukajcie słuchajcie tego modelu właśnie X+. Plus. Jeśli uda Wam się znaleźć używkę, bierzcie w ciemno, bo to jest genialny sprzęt. I tutaj generalnie widzicie, komora zamknięta ma tutaj jeszcze taką budę u góry. Możecie władować filament do środka. Ja też tak drukowałem, czyli właśnie z tych filamentów spokojnie to jest ładowane do środka. Teoretycznie nie ma potrzeby, ale ten filament po prostu sobie tam był. Również szpulę można dać tutaj z tyłu u góry, ale przy PLA, oczywiście, jest ważne to, żeby było to dobrze chłodzone. Więc tutaj drukuje się tak. Otwieracie na przestrzał tutaj boki. Tu są, są takie drzwiczki zdejmowane z jednej i z drugiej strony. Przód również jest otwarty, góra również. I to ciepło faktycznie wtedy sobie szybko uchodzi. Jedna uwaga tylko, ja tutaj drukowałem z jakąś tam większo, większą szybkością i wtedy oczywiście musicie dobrać sobie parametry druku, żeby ten filament był trochę bardziej płynny. Wtedy ekstruder nadąży, że tak powiem, go tłoczyć, a chłodzenie jest na tyle efektywne, że spokojnie poradzi sobie znowu z chłodzeniem. I kolejną rzeczą ważną przy takiej, przy tego typu mechanizmach jest Spasowanie tych elementów razem, czyli tutaj ta tolerancja, żeby elementy, które są łączone między sobą, tak jak tutaj, jeśli wymiarowo by się nam to nie zgadzało, to po prostu nie moglibyśmy tych rzeczy połączyć ze sobą. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby oczywiście wykonujeć jakąś próbę. bo tak jak tutaj, na przykład, jeden element pasowany jest w drugi. Jeśli się to wszystko zgadza, możemy to włożyć jedno w drugie. No to znaczy, że jest ok. To nie. Tutaj jeszcze podpory były. Wkładamy. Jest ok. Znaczy, wymiar jest trzymany i będzie to działać. Dlaczego w ogóle nagrywam ten film? Dlatego, żeby pokazać Wam, że druk 3D w warsztacie stolarskim to nie są, słuchajcie, tylko jakieś. Nie wiem, delikatne uchwyciki, jakieś delikatne szabloniki. Tylko jeśli mamy zmysł, że tak powiem, inżyniera, to bez problemu jesteśmy w stanie robić, tworzyć sprzęty użytkowe, które mają też części mechaniczne. Mamy tutaj przekładnie, mamy przekładnie, słuchajcie, kątowo, mamy opcję wysprzęglania tego. I to wszystko, ja tutaj nawet jeszcze tego nie smarowałem, chociaż powinienem, czyli to będzie nasmarowane. Mamy tutaj odciąg, mamy blokady różne. Jeśli macie umiejętność pracy w aplikacjach do modelowania, jeśli potraficie okiełznać drukarki, jeśli potraficie dobierać odpowiedni materiał do danego projektu, to naprawdę słuchajcie, Otwiera się przed wami, no praktycznie nowe, nowe, rozdanie, tak bym to powiedział. Nie ma ograniczeń wtedy. Jeśli mi czegoś w warsztacie brakuje, to wrzucam to na drukarkę i za chwilę to mam. Mam to w rękach. Te drukarki nowe, które powstają, takie Kidi, tak jak Bamboo, tak jak najnowsze Krality. To są drukarki, które drukują naprawdę szybko. A przepraszam, tu jeszcze mam jedną drukarkę, którą też używałem na początku. Czyli to jest Tunder. Będzie widać? Może będzie. Tutaj się ukrył. Gtech Tunder tutaj. Gtech Tunder, który również rozpędza druk. Tutaj można spokojnie nawet drukować do 300 mm, więc to jest też super szybka drukarka. Także nie będę się już rozgadywał więcej. Słuchajcie, poznawajcie nowe techniki, naprawdę. Taka jest moja rada. Nie ograniczajcie się tylko w warsztacie do tego, żeby warsztacie stolarskim, do tego tylko żeby strugnica, dłuta, strugi, maszyny takie typowe stolarskie. Oczywiście one są wam potrzebne, ale nowe techniki, czyli właśnie druk 3D. To jest po prostu genialna sprawa. Ostatnia rzecz. Ten element to jest taka jako ciekawostka. 200 na 200 mm. A Kidi ma stół roboczy. 200 na. Nie pamiętam. 230 czy 260. I zobaczcie to. To jest, słuchajcie, idealnie na styk. Dokładnie co do milimetra. I daje się. Daje się bez problemu. No i zobaczcie tył. Może telefonem pokażę Wam, jak doskonale ta pierwsza, pierwsza warstwa jest wykonana. Nie mam tutaj absolutnie żadnych uwag. Aha, zaha, tutaj ciekawostka, zobaczcie. To jest linia czyszcząca, która była już na polu roboczym, o, tak jak tutaj. I ona była jest po prostu wtłoczona w, w ten filament. Mamy śruby regulacyjne. No, piękna sprawa. Dziękuję. Mam nadzieję, że takie materiały również się Wam podobają. Dajcie znać. Łapki w górę, subskrypcje, lajki, komentarze i tak dalej. Wszystko, co chcecie. Powciskajcie. Widzimy się już niedługo. Na razie, cześć.